Zadanie 15. Większość kationów metali występuje w roztworze wodnym w postaci jonów kompleksowych, czyli tak zwanych akwakompleksów, w których cząsteczki wody otaczają jon metalu, czyli są ligandami. Dodanie do takiego roztworu reagenta, który z kationami danego metalu tworzy trwalsze kompleksy niż woda, powoduje wymianę ligandów. Kompleksy mogą mieć różne barwy, zależnie od rodzaju ligandów. Na przykład jon Fe3+ tworzy z jonami fluorkowymi F- kompleks bezbarwny, a z jonami diocyjanianowymi, czy też inaczej rodankowymi SCl- krwisto-czerwony. W dwóch probówkach znajdował się wodny roztwór chlorku żelaza 3. Do pierwszej probówki wsypano niewielką ilość stałego fluorku potasu, co poskutkowało odbarwieniem żółtego roztworu. A następnie do obu probówek dodano wodny roztwór rodanku potasu, KSCN. Stwierdzono, że tylko w probówce drugiej pojawiło się krwisto-czerwone zabarwienie. W badanych roztworach występowały jony kompleksowe żelaza 3. I mamy tutaj do wyboru rodankowy, fluorkowy, czy też akwakompleks. Uszereguj wymienione jony kompleksowe zgodnie ze wzrostem ich trwałości. Napisz w odpowiedniej kolejności numery, którymi je oznaczono. I widzimy, że ta informacja, jak się tutaj pojawia, jest dosyć obszerna i to jest zadanie tylko za jeden punkt. Jednak to, co jest najbardziej kluczowe, oprócz samych barw, które są tutaj podane, to widzimy w drugim akapicie, co się działo faktycznie doświadczalnie. Mieliśmy dwie probówki i znajdował się tam roztwór chlorku żelaza 3, czyli to interpretujemy jako ten aqua kompleks w tym miejscu. I widzimy, że do pierwszej probówki wsypano niewielką ilość stałego fluorku potasu, czyli powstał nam ten jon kompleksowy F- z tymi kationami Fe3+, się tutaj połączyły i widzimy, że poskutkowało to odbarwieniem żółtego roztworu, no bo chlorek żelaza 3 ma zabarwienie żółte jako ten aqua kompleks, ten kation żelaza 3 otoczony tymi cząsteczkami wody. Natomiast w przypadku anionu fluorkowego jest to bezbarwne zabarwienie, czyli okazało się, że spośród tych dwóch kompleksów, jeżeli porównujemy sobie fluorkowy anion bądź też aqua kompleks, no to anion fluorkowy tutaj zdecydowanie wygrywa. Teraz jeszcze pozostaje kwestia porównania, czy anion rodankowy, czy anion fluorkowy będzie tutaj bardziej trwałe połączenia tworzył. Widzimy, że w momencie, kiedy dodano do obu probówek wodny roztwór rodanku potasu, czyli do probówki, w której znajdował się ten jon kompleksowy żelaza 3 z anionami fluorkowymi, do tego dodawaliśmy rodanku i do wodnego roztworu FeCl3 dodawaliśmy również rodanku, no to w praktyce okazało się, że tylko w drugiej probówce pojawiło się to krwisto-czerwone zabarwienie, czyli tam, gdzie mieliśmy ten aqua kompleks. Jony fluorkowe pozostały dalej bezbarwny, ten roztwór, który tutaj mieliśmy. Więc w praktyce oznacza to dla nas, że jon rodankowy wykazywał się mniej trwałym połączeniem niż anion fluorkowy z jonami żelaza 3, natomiast bardziej niż aqua kompleks tutaj był w stanie z tymi jonami żelaza 3 przereagować. Przy okazji jest to bardzo charakterystyczna reakcja, takie krwisto-czerwone zabarwienie. Jeżeli chcemy zidentyfikować, czy w roztworze nam nie znajdują się jony żelaza 3, wystarczy dodać rodanku i od razu pojawia nam się takie krwisto-czerwone, charakterystyczne, bardzo widoczne zabarwienie, próba identyfikująca. Więc na dobrą sprawę, jeżeli mamy sobie to uszeregować, to najmniejszą trwałością będą wykazywać się aqua kompleksy, bo nieważne, którą z tych dwóch substancji dodamy, to i tak to zabarwienie ulega zmianie. Więc tutaj dajemy trójkę, bo mamy wypisać numery, a nie nazwy. Następnie, jako kolejny spośród tych dwóch do wyboru anion rodankowy, anion fluorkowy, no to widzimy, że anion rodankowy będzie miał mniejszą trwałość niż anion fluorkowy, więc wypisujemy jako kolejną jedynkę i na koniec anion fluorkowy będzie tutaj najbardziej trwały, bo tak jakby mieliśmy te konfrontacje po kolei z różnymi jonami i okazywało się, że z czym by się nie skonfrontował, to i tak roztwór zostaje bezbarwny przy tych kombinacjach. Więc mamy kolejność 3, 1, 2 i to była odpowiedź do zadania 15. Co ciekawe, w przypadku tego zadania okazywało się, że nawet jeżeli wypisało się nazwy, czyli częściowo no niezgodnie z tym poleceniem, to i tak było to w schemacie oceniania akceptowalne. Jednak ja zalecam mimo wszystko trzymać się tego, co jest napisane w poleceniu, niż liczyć na łódź szczęścia, że zostanie uznane coś niezgodnego z poleceniem. Tyle jeśli chodzi o zadanie 15. Czyli są logandami.